Witam szanownego graczy, witajcie w Overwatch! Ja po BlizzConie w końcu mogę usiąść i zagrać. I co widzę? Trzy nowe postacie do naszej dyspozycji. W jednym słowie Genji, Mei i Diva. I oczywiście nimi zagramy. Tak więc dajemy czadu Genji najpierw. Moi drodzy, ninja. Ninja robot. No, czy nie ma coś lepszego niż ninja robot? Nie, nie ma zdecydowanie. Słuchajcie, ta postać jest naprawdę ciekawa. Na początek może opowiem troszkę na jego temat. A ja tutaj wam pokażę mniej więcej tak, jak będziemy tutaj walczyć. To jest potyczka, szukamy aktualnie graczy, tak więc swobodnie możemy sobie rozmawiać. Słuchajcie, to jest brat Hanzo. Jak wiecie zapewne już. Gość stał w szranki z bratem i przegrał tą potyczkę po tym, jak ich ojciec zmarł. No i Hanzo stwierdził, słuchaj, Genji, weź się za siebie i zróbmy coś, jakieś mambo jumbo, nie? A Genji był lekko duchem i stwierdził, mam to w dupie, chcę sobie żyć tak, jak sobie chcę. I doszło do konfrontacji z tego właśnie powodu, że Genji olewał. No i słuchajcie, ogólnie Overwatch znalazło Genjiego, już rozprutego praktycznie, umierającego. Umierającego, ja tutaj mam. O, fuck. Dużo ich jest. Umierającego i zaproponowano mu deal. Zaproponowałem następny deal. Albo damy ci ciało zajebiste i będziesz na nas pracował. Odbijamy strzały oczywiście. No albo umieraj. Więc tak naprawdę nie miał za bardzo wyboru. My oczywiście mamy wybór, zejść na dół i się wyleczyć, prawda? Podwójna spacja działa jak podwójny skok. Bardzo fajna sprawa. Wieżyczka wroga zniszczona. No. No i on się zgodził na tą współpracę i słuchajcie, on przez jakiś czas właśnie z Overwatchem współpracował. No ale Overwatch, wiecie, się rozsypał i on nie za dobrze czuł się w tym nowym ciele cyborga. Nie mógł się z tym pogodzić i szukał sensu życia. I co ciekawe, Zenyatta mu pomógł zrozumieć to wszystko i wyruszył w świat. Po prostu wyruszył w świat. I obecnie tuła się po świecie. A więc taka drobna introduction, taki drobny wstęp. Jeżeli chodzi o tą postać, a jeżeli chodzi o jego umiejętności, to mamy coś takiego. Mamy smoczy miecz na kół, wtedy dobywamy miecz i tniemy wszystko ile wlezie. Oj, ma jakiś buffa. Więc to jest naprawdę niezłe. Jeżeli chodzi o jego podstawowy atak, to są shurikeny, albo tak rozrzucone, albo rzucamy 3 na raz z bliskie odległości, robimy naprawdę dobry damage. Lewy shift to jest taki cięcie mieczem, bardzo mocne, no ale cooldown jest 5 sekund, tak więc fajna sprawa. Pod E, spróbuję wam to zaprezentować, pod E mamy odbijanie pocisków wroga, już raz to wam pokazałem. Naprawdę świetne, jeżeli chodzi na przykład o Bastiona, który naparza w was, a wy odbijacie we wroga. Przez krótką oczywiście chwilę. Nie fart, przeleciliśmy przez barierkę. Jeszcze dało się uratować. Ja z takiej opresji wyszedłem, powiem wam. Przytulając się do muru i zrobiąc podwójny skok. Tak więc całkiem fajna sprawa. No i mamy oczywiście jeden skok i drugi. Czyli możemy wejść na niesamowite odległości, ale wam pokażę, co można jeszcze z shiftem zrobić. Słuchajcie, zobaczcie, na przykład widzicie tamto? Shift, raz, dwa, jesteśmy bardzo wysoko. I nie tracimy życia, jest to cyborg. Cyborgizowane nogi. Więc nie ma problemu. Tak więc słuchajcie, jak jest naprawdę źle, to możemy tego użyć do ucieczek, jak widzicie. Mega długo. Mega wysoko, przepraszam. Ok, wchodzimy do gry. Hollywood, nowa mapa. Świetnie przy okazji tego odcinka. Zobaczymy nową mapę. Nie jest to plus dla mojego demolowania wrogów. Z prostego względu. Nie mam pojęcia, jakie są tu zakręty. Gdzie się ukryć, gdzie się schować, gdzie można goście zajść. To jest bardzo ważne w tej gierce. Dlatego mi się tak bardzo podoba taka. Ok, będziemy robili rotację podczas tego meczu. My bronimy. A więc szczerze mówiąc, to przydałby się coś do obrony. Przydałby się coś do obrony, na przykład mech. Ale zagrajmy jedną partię. Jak nas zabiją, to przejdziemy do Divy i wam troszkę powiem o tej Divie, czyli Hana Song dokładnie. Tak jak u mnie w pokoju prawie, tylko trochę 20 razy większe. Świetnie. Green screen.
Okej, okay, o, już mi się podoba. O rany, pierwszy raz tu jestem razem z wami. Więc skakanie tutaj po tych, to jest naprawdę świetna sprawa. O, czy tam się da przeskoczyć? Zobaczmy. Pasie. O rany, ile tu jest zakrętów. Okej, okay, my bronimy. Wow! To się nazywał skok. Mam tutaj kulę z twoim imieniem, słyszałem. Dobra, nam do tego zdecydowanie pod lewym przyciskiem myszy będziemy rzucali shurikenami. Spróbujmy tam doskoczyć. Oj, doskoczymy? Nie, spaliśmy. Nie, zaciąłem się, ale jeja. Czekajmy. Hanzo, wychodź! Dobra, idziemy. O, teraz odbiłem. Dobra, nie jest dobrze. Bierzemy leczenie. Patrzcie, teraz. Pięknie! Pięknie, pięknie. Ale to zrobiliśmy świetnie, widzieliście? Symetria swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale to jest postać, która ma największy win rate. Właśnie przez te bajery. Aj, jak go ciąłem! Zniemy! Zniemy! No, mało życia miałem. Dammit. Okej, okay, moi drodzy. Obrona, tak więc zapraszam was do Divy. Chociaż powiem wam, że Mei też daje radę. Diva, o co chodzi? Słuchajcie, ta postać jest dość zakręcona, ponieważ to jest gracz pro gamer z Korei Południowej. I oni mają tam problem. Mają takiego gigantycznego potwora wychodzącego cyklicznie z morza, który się dostosowuje do warunków panujących w Korei Południowej i okolicznych wioskach. No i rozwala wszystko dookoła, słuchajcie. Taka godzilla jakby, prawda? Ale ma ciężkie karabiny maszynowe i z tą godzilną sobie radzą w jakiś sposób. Powstał w ogóle cały taki niesamowity oddział, który się nazywa MEK. O! A, jeszcze mam amunicji pod dostatkiem, wy nie! Dwa mechy, moi drodzy, to jest coś pięknego. O mój Boże, jaki to jest odjazd. Widzieliście to, jak współgraliśmy? Jak go broniłem, on nie. Kontynuując, nie radzili sobie w tym momencie, kiedy się ta Godzilla pojawiła. I poproszono graczy, najlepszych topowych graczy w ogóle Korei Południowej, żeby wstąpili do woja, damy wam mecha i będziecie szaleć. Mniej więcej coś w tym stylu. No i ten powstał ten oddział mecha, który właśnie jest stworzony przez gamerów. Drogi. Okej. Okay. Teraz jak widzicie. Nie wyszło to dobrze, chciałem na Hama tam wejść, żeby widziałem tą teleport symetrii. A oni mnie zaskoczyli, palili skoczyli ze strony. Ale dało się jeszcze uciec. Oczywiście słuchajcie, jak stracimy mecha, to w tym momencie możemy, po pewnym czasie on się nam pojawi, naciskamy Q i wskakujemy ponownie do mecha. Więc fajna sprawa, że jak nam rozwalą mecha, to dalej możemy ostro działać, uciekać przeważnie. Ale pistolecik ten daje też radę. Zabiłem coś nim. Ale powiem wam tak. Samo zniszczenie jest genialne. Zrobimy to zaraz. Wezwanie mecha. Dopalacze super, jak widzieliście, matryca obronna, bronimy, po prostu wszystko co leci w naszą stronę jest przejmowane przez matrycę obronną. Tak więc, bez problemu. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Potrzebujemy leczenia.
Chyba nie potrzebujemy leczenia. Nie mamy. Oj, bronimy, bronimy. Stawiamy. Uciekaj! Niemożliwe, że mnie dorwało, no niemożliwe, że mnie dorwało tak daleko. Mówiono, mówiono na blisko, że to jest naprawdę gigantyczny zasięg tej mojej bomby. Ale ja chyba sam się zabiję, tak. Teleporter, symetria, kocham cię. Come on. Oczywiście powiem wam, że to jest takie... Teraz się znajdę. Widzieliście te barierki, jak się rozsypują w momencie, kiedy lecimy? Dobra, ładnie. Come on, come on. Hej, uwaga, uwaga. Nie mam szans. Nie mamy szans, rozjechał nas. Okej, okay, słuchajcie, czas na pokazanie Mei. Mei to jest naprawdę też ciekawa postać, niezwykła. Nazywa się Mei Ling. Tak jest, teleport. Chodzi o to, że ona walczyła z klimatem, to jest taki typowy naukowiec. Ona walczyła z klimatem światowym. No i była szefową właściwie to kilku takich outputów. Była szefową kilku stacji badawczych tak naprawdę i doszło do pewnego wypadku. Doszło do pewnego wypadku na Antarktydzie, jak ona tam była. Doszło do gigantycznej burzy. Oj, zapomniałem lewy szyb rzucić. Doszło do gigantycznej burzy i zostali tam zamknięci w tym ośrodku badawczym. No i do uwięzieni właściwie. I doszła ona do wniosku, że słuchajcie, zamrozimy się tam. No i poczekamy w taki sposób na ratunek. Zamrozili się, ale ratunek nie przybył. Overwatch, ona była członkiem Overwatch na ten czas. Overwatch został przez ten czas, co była zamrożona, rozwiązany. No a on, ją znaleziono po bardzo długim oczekiwaniu. Właściwie to po ilu latach nie zostało to doprecyzowane. Co jest najważniejsze? Mamy bronić tą. Co jest ciekawe, znaleziono ją później. No i ona stwierdziła, że weźmie swój sprzęt i zacznie po prostu na swoją rękę ratować klimat. Taka historyjka, wiecie. Totalnie z kosmosu. Rany boskie. Co się dzieje? Dobrze. Aha, i co jest fajne, pod lewym przyciskiem myszy, jak atakujemy nasz cel, to powoli, powoli go spowolniamy, aż go zamrozimy. Tak więc mega rzecz. A myślałem, że go zamrożę, ale on już tak, już kostniał, nawet przez tą tarczę. A, raczej nie, nie przez tarczę. Moi drodzy, niestety zatrzymajcie ładunek, dajemy radę. Bardzo trudno im jest w ogóle to przejąć. I ku, jeszcze rzucę ku! No i widzicie, ku w taki sposób wygląda. Jeszcze jest dogrywka. To niepotrzebnie rzucałem to ku. Ale myślę, że i tak się skończy. Meczyk. No więc tak, moi drodzy, to wygląda. Ja jestem niepowięty tą gierką, tymi postaciami. O, Hollywood, jakie zakończenie ekstra. Livid. No i zobaczmy jeszcze najlepsze zagranie meczu. Grunf jako Torbjörn. Na razie leży koleś. Okej. Czyli tak naprawdę wieżyczka mordowała, a kamera była na Torbjörnie. To muszą chyba jeszcze dopracować. A ta wieżyczka, powiem wam, Torbjörna, to jest kosmos. Naprawdę, nauczyłem się gościem grać. I pokażę. Po prostu wam pokażę w następnym filmie. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to, co wam powiedziałem, było interesujące. No i ja może pójdę spać, bo jest gdzieś chyba 7 rano. 6:14, przepraszam. Tak więc...
To są te filmy.